Dzień dobry. W internecie jest po prostu szał ciał na vlogmasy, vlogmasuję i ja. W sumie to nie będzie się to niczym za bardzo różniło od moich dotychczasowych daily. Może poza tym, że jest inny aparat, inna kamera i mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepsza jakość tych nagrań daily vlogowych. Oczywiście będą się dalej pojawiały na kanale filmy robione dużą kamerą, z fajną jakością, ale mam nadzieję, że i ta będzie dawała Wam satysfakcję oglądania i będzie przyjemna dla oka. Cóż ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, dzisiaj jest oficjalny dzień mojego ważenia. Udało mi się ograniczyć zakazane produkty, tak jak założyłam na listopad. Jak również byłam bardziej systematyczna w lekach, więc mam nadzieję na pozytywny efekt. Ponieważ w pewnym momencie ta waga już stanęła i w ogóle nie chciała iść nic a nic w dół. Zobaczymy zaraz. Nie mogę się doczekać. Waga niestety ani ruszy jak zaczarowana, ale przynajmniej wiem, że ja daję z siebie wszystko i nie jestem taka sfrustrowana jak do tej pory. Powiem Wam, że dlaczego to było takie dla mnie znaczące, aby w listopadzie dopilnować założenia, że jestem bardziej systematyczna w lekach i bardziej radykalnie wystrzegam się produktów zakazanych, ponieważ do tej pory, powiem tak, nie zasłużyłam na to, aby ważyć tyle, ile ważę, ponieważ nie obżerałam się, dosyć aktywna byłam i nie widziałam, skąd moja waga. Totalnie nie miałam pojęcia, dlaczego to tak wygląda, ponieważ uważam, że powinno być, mogłabym być lekko przyokrąglona, z lekkimi kobiecymi kształtami, natomiast na pewno nie wyglądać tak, jak wyglądam. I uważałam to za mega niesprawiedliwe. Nie wiedziałam, z czego to wynika. Teraz wiem. Nie frustruję się. Wtedy zajadałam dodatkowo frustrację, jak widziałam, że o Boże, znowu na wadze przybrałam, a nie powinnam. Dlaczego akurat ja? Dlaczego ja mam taki metabolizm? Już wiem, dlaczego tak się dzieje. To przynajmniej wyjaśniło mi sprawę do końca i nie jestem taka rozdrażniona z tego powodu, więc mam lekki dystans. Okej, okay, nie zeszło to, nie zeszło. W przyszłym tygodniu może będzie chociaż z 200 gram mniej. To mi zupełnie wystarczy. A słuchajcie, chciałam się Wam pochwalić. Niebawem na kanale będzie recenzja tej książki. Jest to książka, która naprawdę bardzo, bardzo, ale to niesamowicie bardzo mi się podobała. Mówiłam Wam chyba w jakimś filmie, że czytam za fajną książkę i na razie nie mogę pokazywać i tak dalej. Już mogę. To ta. Prawda, że piękna? Cudowności. Ale oprócz tego, słuchajcie, zbliżają się Mikołajki. Ja mojemu Kubi kupiłam prezent, który chciałam Wam pokazać, jakby wygląda. Kuba już widział, miał, macał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest otworzony i możemy wspólnie go pooglądać. Jest to Ego, gra planszowa firmy Trefl. Zaraz pokażę, co w środku. O, o, o. Albo nie pokażę. Ja już ogarnięte i posiadam ją. Kuba w łazience się dopiero zaczyna ogarniać, a ja biorę się za rozkładanie gry. W końcu będziemy próbować, testować i zobaczymy, jak sobie damy z tymże diabelnym wynalazkiem radę. A, ciekawostka. Dlaczego należy używać pod top coatu, pod lakiery? Dlatego, że potrafią nieziemsko zabarwiać płytkę paznokcia. Nie wygląda to zbyt estetycznie. Ostrość. No nie. Ostrość łapie się niestety na planszy, nie na paznokciu. No tak czy siak jest duży problem, jeżeli nie użyjemy pierwszej takiej warstwy zabezpieczającej. Już drugi raz mi się tak zdarzyło. Raz miałam żółte paznokcie jak palacz. Teraz mam niebieskie. Ale co zrobić?
teraz daję im chwilkę odpocząć od lakierów. W poniedziałek będę je chyba dopiero domalowała, a może dzisiaj wieczorem zobaczymy, jak dzień się ułoży. Ale jest to dosyć problematyczne, ponieważ nie wygląda to dobrze. A szczególnie, gdy się wychodzi na ulicę w domu, to wiecie, tam jeszcze jak w domu. No dobra, to co, zobaczymy się już, jak będę miała grę przygotowaną. Bo to może być dosyć nudna procedura wyciskania żetonów. Mamy już późny wieczór. Ja biorę się za robienie kolacji. Dzisiaj będzie kaldzone pełnoziarniste z dobrym serkiem mozzarellą, z odrobiną sera, też ricotta w środku. Oczywiście samymi dobrymi rzeczami. Myślę, że połączymy dwa dni w jeden, ponieważ to niestety będzie taki urywany film ze względu na wiele tematów. Jestem bardziej w ruchu i bardziej po mieście, bo biegam, je wszędzie mogę kręcić. Także widzimy się pewnie już jutro rano. Dzień dobry. Boże, ledwo mnie pewnie słychać, ale powiem szczerze, że dopiero wstałam. Jest zimno, mokro na dworzu i nic się nie chce. A zdradzę Wam w sekrecie, że dzisiaj obchodzę swoje imieniny. Także mam nadzieję, że na przyjemny dzień. Do później. Oraz w Nowym Świecie oglądaliśmy iluminację Warszawy. Wyglądała całkiem sympatycznie, ale mam wrażenie, że w zeszłym roku była bardziej okazała, bardziej na bogato zrobiona. Teraz bierzemy się za kolację, jest już dosyć późno, bo godzina 20. Zbieramy się spać, a jutro już normalnie będę vlogowała. Dzień dobry, właśnie odwiozłam Kubę na polskiego busa. Wymarzyliśmy okropnie, bo autobus jak zawsze spóźniony. Biegnę teraz szybko do domu na smaczne śniadanko. Ja już jestem w domku. Zimno strasznie jest na dworzu. Totalnie. No autobus, tak jak Wam wspominałam, spóźnił się dosyć sporo. Staliśmy, marznęliśmy. Ja nie wzięłam czapki jak na złość.
Przemarzłam, teraz chwilkę skoczyłam pod kołderkę, żeby się zagrzać. Zaraz idę jeść jakieś śniadanie, bo czuję, że insulina mi wariuje i mam jakieś dziwne zjazdy insulinowe. A oprócz tego zastanawiam się, jak to u Was jest na święta. Kupujecie każdy każdemu prezent, jakieś drobiazgi to są, czy może coś konkretnego? My wymyśliliśmy sobie taki schemat obdarowywania, że w okolicach Mikołajek, na ogół w mojej imieniny, czyli 4 grudnia, robimy losy. Czyli wszystkie osoby, które są na Wigilii, są rzucane do jednej puli i każdy kogoś losuje, kupujemy sobie prezent za określoną kwotę pieniążków. Staramy się w ten sposób łączyć tradycję z oszczędnością oraz z taką praktyką, praktycznością bym powiedziała, zamiast biegać po sklepach jak wariat w poszukiwaniu 10 tysięcy prezentów dla każdego. Kupujemy jeden konkretny dla jednej osoby, a każdy jest obdarowany i ma to, co chciałby mieć. Taki konkretniejszy prezent może. Nad jedną rzeczą je również rozkminiam. I zrobił się niestety wieczór, słuchajcie, czasami tak jest, ale tak jak mówiłam, rozkminiam nad jedną rzeczą. Kiedy powinno się ubierać choinkę? Mianowicie moja mama twierdzi, że w dzień wigilijny, ewentualnie jeden dzień wcześniej. Ja wiem, że teraz już są osoby, które ją ubierają. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was w domu, jak wygląda Wasza tradycja związana z ubieraniem choinki. Ja biorę się teraz za pracę i odezwę się później.